to powiem, jest kontrowersyjne, ale uważam, że jesteś tyś. Teraz tak uważam. Okej, to jednak się nie znasz. Okej. A kto wygra, panie Sergiuszu? Norman Pałka go znokautuje w 30 sekund. Tak uważasz? No. A ja uważam, że jeżeli... Po kursie 1.5 postawisz 1000? Płacisz piątkę, jak nie znokautuje go. W sensie, że czy z tobą się założę, tak? O kafla? Nie, nie. Ja ci zapłacę kafla, ale ty płacisz 5. A to nie. To nie. To nie opłaca mi się. Ja, ale uważam, że na pewno nie idzie do kautu, tak uważam. Nie ma szans. No to na kaut 1000? Jeżeli będzie to 1000-1000, to tak, a jeżeli będzie to 1005, to nie. Tipi, 5 zł. Zobacz wywiad z Rozałem, co mówi o twojej walce z Najmanem. To byście musieli podesłać nazwę. Nazwę tego wywiadu, to bym obejrzał. No? Jak Norman go nie, mówisz, że nie będzie w ogóle nokautu, że nikt nikogo... Ale chodzi mi... Knockout na zasadzie knockout, koniec walki. Na zasadzie odcina. No tak, no to zakładam się, no, że 1000-1000. No chyba, że techniczny. No nie, chodzi mi o taki do odcinu techniczny, no oczywiście, że może wlecieć. No ale to kurwa, no, mało kto nie wstaje kurwa po tym. No a to może nie wstać za nie, drugim, trzecim razem. No nie ma szans moim zdaniem. I potem zdarzało się w boksie, że pierwszy knockout był tym kurwa kończącym. Ale ja nie mówię o knockdownie, tylko o knockoucie. Że zakończą walkę przez to, że ziomek nie będzie walczył. No to ja wiem, o tym mówię. Zdarzały się takie walki. W 30 sekund. Ale no to ja też o tym ale mówię. Nitro musi mi zazdrościć. No to mówię, 1000-1000 się zakłada od buta, no. 1000-1000, że... bardzo czeka na moją porażkę. Że po prostu walka się przed czasem skończy, no bo inaczej się nie może skończyć. No tak, uważam, że walka będzie na pełnym dystansie. Dobra, no, no to... Nie będzie walki na pełnym dystansie, płacę 1000 zł. Okej. Okay. No ale że Pałka wygrał. No to zakład przyjęty, tak? No tak, no 1000. 1000-1000. 1000-1000. No tak. Uważam tak szczerze, że Park jest faworytem, ale tak no, nie potrafię obstawić, kto wygra. Macho przewagę zasięgu ostrą. Kurde, widzę szansę na pełnym dystansie, żeby na punkty wygrał z zasięgiem swoim. W boksie przecież zasięg jest najważniejszy. No ciekawe, co Nitro jeszcze ciekawego powie. Ale o to, że wygrał kurwa kasy bym się nie założył nigdy w życiu, ale o to, że pełen dystans to buta. No uważam, że mam free money w tym momencie. On free kafla. Będzie decyzja. No spoko, no. Będzie decyzja. Będziemy to oglądać razem i przygotuj pieniądze. No nie, bo ja live'a będę stała robił. Albo nie będę robił. W sumie jak mi nie będą płacić. Właśnie, Malik Montana, jak chcesz, żebym oglądał twoją galę, to... Albo konferencję, to 50 koła chcę. Nie będę was za darmo promował. Ale czat, rozumcie, że boks MMA to są zupełnie inne dyscypliny, to wbrew pozorom to coś zupełnie innego. A co jak co, na pewno Kasia będzie tryhardował totalnie tę walkę. Więc tylko tyle, jeżeli Kafio przegra przez knockout, to chłopa nienawidza, nie? Jak mi Kafla przegra, to będę, no, będę płakał, tak powiem. Nienawidzę chłopa. To będzie moim ziomkiem, który follow na Instagramie mu dam. No nie, ale to się ogólnie on knockout założyłeś. Że nie będzie decyzji. A, no dobra, nie, no nie ma szans. Kasy nie ma szans zakotować Parkę, no to szanujmy się. To akurat nie ma mowy. W czwartej rundzie go kurwa kończy. Będzie full dystans po prostu. Kto wygrał, mam to w piździe, grożę, był full dystans. Jest najbardziej prawdopodobne. To wygra, ma to w piździe. Tasio tutaj... versus Floyd to by było ciekawe. O kurwa, chłopie, weź.
O, ciekawe by było te pierwsze 5 sekund walki. Ale może by w pay-per-view też była podróż, kurwa, w karetce do szpitala, kurwa, Kasia, to też by było. No, Floyd jest młodziarzem, Floyd to jest najbardziej... Nitro nie umie w ogóle się bić, ale się wypowiada, kurwa. Tego się oglądać większy nie da. Znawca. Ja pierdolę. O, ja pierdolę. Zawsze się Nitro dziwię znawca, ludziom, którzy się spuszczają na tym, że Floyd, kurwa, Mayweather. No, zajebiście. Głupo bokser. Bo co, bo nikt go trafić nie potrafi? No kurwa, biega, ucieka, spierdala, jakby kurwa gryzie jakiś pies chciał, no nie wiem, no jest nudziarzem, chuj. Jasne, jest dobry jak najbardziej, ale nieprzyjemnie się wygląda. To jest złudzenie, wydaje się, że przegrywam 30 sekund. Pewnie sobie wygrał 5 walk. Dobra, kłopka, kurwa. Jakie 5 walk on wygrał? I to powiedział, że pałka jest. Jakie mi się wydaje, że zajebisko, nie wiem. Ci co piszą, że nie powiedział, no to sobie BYSIX 17. Nitro miał dramę ze Szpakiem i wystawił na WOŚP spotkanie z Nitro. I Szpaku to wylicytował i Nitro był taki zsykany. No tak, no wiesz, ci co dużo gadają, to mało robią, nie? Znaczy ja dużo gadam, tylko że ja udowodniłem, nie? Że ja nie rzucam słów na wiatr. Więc tyle. No trailer wydaje mi się, że w tym tygodniu. Mi się wydaje, że w tym... Więc wiecie. Tak jak większość youtuberów trzyma kciuki, żebym przegrał, a tak to przychodzą piątki, przybijają mi i klepią mnie po plecach, nie? Ale co wiecie, ja już poznałem, że świat YouTube'a jest bardzo, bardzo fałszywy. Mariusz z Grochowa. Zobaczmy. Jarek, 5 złotych. Dostaniesz w pizdę od Park i dobrze o tym wiesz, jebać cię naciągaczu, robisz tylko na he, sram na ciebie i twój live patologiczny web, elo frajerze, czekam na łokę z Park, ben patrzył jak dostajesz na pizdę, elo. No wypierdalaj z tego live'a, po co tu wchodzisz, debilu jebany. Co za debil, kurwa. Co za debil. Jeszcze musiał poinformować, że wypierdala z live'a, no jak cię wyjebałem z tego live'a, no to wypierdalasz w podskokach, śmieciu jebany. Ale on nie wygrał 5 walk. No, wygrał z Polakiem. Potem w kickboxingu wygrał z Ambro. Potem z Ratajem wygrał. I potem, kurwa, no ja nie wiem, czy no, Zamana potem wygrał. No nie, no wygrał, no, no wygrana, no. No w boksie, kurwa, bo typ go kopnął, no. No tak, znaczy, no wygrana, nie wygrana, no wiem, o co ci chodzi, no tak. Oj, się kurwa skończy niektórym pierdolenie. No, Nitro czekasz, moje się skończy. Ale ja to co pierdolę to robię. Więc moje się nie skończy, ale twoje Nitro się skończy, pierdolenie. O Chopinie, że się w ogóle nie zna, pierdoli, głupoty.